Cześć, dzisiaj robimy quick fixa do customowej figurki, więc trochę niezwykle. Ale ostatnio udało mi się wpaść na nowy, taki chromowy kolor, jak widzicie. Tutaj Ultron, te wszystkie takie srebrne. To jest fajne, chromowe, błyszczące, można się w tym właściwie odbijać twarzą. Bardzo to ciekawie wygląda. To jest zresztą mój stary Ultron z 2000 bodaj 15, kiedy go zrobiłem tam akurat jak Age of Ultron wchodziło do kin. Figurkę, recenzję możecie zobaczyć na górze. W każdym razie tu sobie go postanowiłem trochę przetestować na nim. Rzecz, którą kupiłem, a kupiłem pisaczki. Takie markery, Liquid Chrome od firmy Molotov. Operuje się nimi w dużej mierze tak jak najzwyklejszymi markerami na świecie, czyli wystarczy otworzyć, troszkę sobie wstrząsnąć i użyć na figurce. Zobaczcie, przykładasz, smarujesz. Farba sobie wypływa, oczywiście jak mocno dociśniesz, tak więcej farby ci wyjdzie. Ona jest dosyć płynna tutaj na figurce faktycznie, więc zakładam, że można by spokojnie sobie wziąć nawet pędzel i to po prostu troszkę rozmazać. Nie próbowałem, ale ten lakier czy ta farba potrzebuje trochę czasu, żeby wyschnąć. Myślę, że kilka godzin, przynajmniej na kilka godzin Ultrona odłożyłem po prostu po pomalowaniu go. Ocenie na pewno nie schnie to tak szybko jak farba akrylowa. Też trochę śmierdzi, także na pewno nie jest akrylowy. Ale no, efekt jest bardzo fajny, bardzo to dobrze wygląda. Nie wiem jak to na nagraniu. Chociaż też mi się wydaje, że całkiem nieźle. Można sobie wychromować wszystko, później na przykład pocieniować czy coś z tym zrobić. Bardzo fajne, niedrogie. Jeden minus jest taki, już wam mówiłem, dwa. Ten ma 4 mm, ten ma 2 mm. Sprzedają jeszcze 1 mm średnicy i teraz szkoda akurat, że go nie kupowałem. Tu jeśli się zastanawiacie, czemu jest biały, to dlatego, że jeszcze go nie używałem. Ale szkoda mi, że nie kupiłem 1 mm, ponieważ ta dwójka nie jest aż tak malutka, jak się spodziewałem, że będzie. Także właśnie no minus jest taki, że po prostu trudno jest tym dojść w każdy szczegół, dlatego też pewnie trzeba by pędzlem. Bo jak widzicie, tutaj mi się troszkę powyjeżdżało na przykład. Ale to zobaczymy, czy to się da teraz. Po kilku dniach, czy da się paznokciem złapać? Da się. Także to też trzeba widzieć i uważać. Bo może się zerwać paznokciem. Tu tego w kolanie nie robiłem, spokojnie to nie to. Ale tak, paznokcie można sobie spokojnie zdrapać, także trzeba bardzo uważać. Mam nadzieję, że po kilku miesiącach to nie będzie, tygodniach, miesiącach, dniach, nie wiem, nie będzie takie klejące w dotyku, nie będzie spadać z tej figurki, tak jak moja farba od Model Master, też chrom, którą smarowałem Helm Ant-Mana, boom, recenzję. Teraz akurat właśnie po kilku miesiącach ona już jest po prostu, nie da się jej dotykać, bo zostaje na paluchach. I będę musiał użyć pisaczków, żeby go poprawić. No ale tyle, w sumie chciałem wam tylko pokazać fajne pisaki firmy Mołotow, można je spokojnie kupić w Polsce, ja kupiłem przez internet u nas. Nie są jakieś szczególnie drogie, można sobie kupić zestaw trzech jeszcze z napełnianiem, żeby cena była jeszcze fajniejsza. Ponieważ później można jakoś otworzyć właśnie i napełnić samemu. Swoją drogą Mołotow ma też inne fajne pisaki, które myślę, że kiedyś mogą się przydać, także sobie zobaczcie. Nie, to wideo przy okazji nie jest sponsorowane, chociaż może i powinno być, bo to jest dobra reklama. W każdym razie efekt jest bardzo fajny, mam nadzieję, że wam się podoba. Jeśli znacie te markery, dajcie znać, jeśli nie, to poznajcie i tyle. Do następnego, na razie.